Co ja wiem? A jeszcze dobrze, czyli Trinity pierwsze wlatuje sobie na rejon. Dajcie spokój z tym Triforcem. Sceptico wiedział, że może być taka ewentualność. Piękny bait ze strony Back to the Game, natomiast Sceptico zostawił tego jednego creepka i teraz... Ma flasha? Kontratak, teraz kontrofensywa, teraz trzasku w tarapatach, double buff przekazany przeciwnemu toplanerowi. Czy upolują to salami? Nie ma flasha, nie jest flash użyty, ale kamera na górną stronę mapy, na widzicie w tym momencie! Sceptico zgarnie jedno zabójstwo, zgarnie drugie zabójstwo w międzyczasie na dolnej alejce! Starpax zgarnie również fraga dla siebie! Faktycznie miała wstęp gdzieś tam w rejony rywala, zgarnięcie potencjalnych ptaków! Kapitalny Moon Knight Vigil trafiony salami, salami w tym momencie będzie martwy! Bardzo ładnie Ryaz przewidział to, gdzie zdaszuje salami! Starpaxa to powinna być łatwa eliminacja, a tutaj nie może nic pójść nie tak, łatwy frag na wspierającym i rotacja w którą stronę. Wydawać by się mogło, że mogą zejść do bota, wydawać by się mogło, że mogą Ryaza tam nieco mocniej przycisnąć. A... Znaczy znowu, w końcu znajdują jakąś tą eliminację sprytną. W międzyczasie Ryaz w tarapatach salami, tak o, po prostu go może sobie zabić na dolnej alejce. Jest teleport od Danzy, ale nic nie osiągnie i oj, Sceptico, kapitalny flash jest trafiony na RK, zaraz wejdzie Mega Gnar dostępny dla Mietka, ale to troszkę za późno. W międzyczasie jeszcze Bale próbuje obrócić, jest trzasku w okolicy, ma swoją RK dostępną, może uratować swojego midlanera, Bale z flashem do przodu. Trzasku, szybciej, musisz klikać tego ultimate'a, ratuj swoich sojuszników, nie bądź taki greedy, dlaczego tak późno je są klikane te umiejętności. System dostępnego, Sceptico, 1v4, nietrafiony stun, nietrafione absolutnie nic z jego strony, ale Sceptico jeszcze spróbuje przeżyć, jeszcze spróbuje obrócić, jeszcze spróbuje się uratować, ale to będzie shutdown. A może niefortunna śmierć. Natomiast przede wszystkim Syzyf, piękny po prostu cztery osoby, on czy Syzyf, to będzie kapitanem, pierwsze zabójstwo, ale to na Syzyfie właśnie obraca to jak Little Demi Rope sobie w sklep. Jeszcze agresywne wejście od Ryaza, nietrafiony Moonlight Vigil, jest za to stun trafiony właśnie Salamiego i Europe Savior Sklep. Mimo tego kapitalnego podwrostomu obraca tą sytuację, znajdzie swoich trzech przeciwników. Samym Trinity Forcem nie były wystarczające, aby sfollowować Syzyfa w jego fenomenalnym zagraniu, ale jednak Sceptico? Zagraniu indywidualnym. W międzyczasie najbliższe przez ostatnie kilka minut, tylko i wyłącznie teraz duża różka się pojawiła, ale czekaj. Back to the game, pułapką. Nie ma flasha dostępnego, tylko bariera, ale to powinien być wyeliminowany Aphelios, tak też się właśnie dzieje. I Sceptico, wszystko w twoich rękach, zobaczmy, 4v5 i leci, jest po blossom, dwie osoby, ale to z tego jest cały czas przy życiu Sceptico. Bardzo mało punktów zdrowia dla Syzyfa, on już jest martwy, Szasku ratuje się swoją R-ką, ale co z tego, skoro za chwilę będzie wyrzucony, skoro za chwilę będzie martwy i fajnie, że znaleźliśmy Ryaza, fajnie, że go wyeliminowaliśmy. Jak się bawi z przeciwnikami na dolnej alejce z Syzyfkiem. No i 4v5 w tym momencie, ale musi sobie radzić back to the game. 4v4, przepraszam, Danza. No mocno opity, ale co z tego, skoro leci Sceptico, nie trafia, co prawda stun, ale Erka już jak najbardziej tak. Mietek zostanie w tym momencie unieruchomiony i Mietek po prostu będzie martwa, a Sceptico leci do przodu. Ja nie wiem, czy on w ostatnio solo kolejce miał taką gierkę, gdzie był tak potężny i tak mógł sobie niszczyć przeciwników. Jeszcze Starpax spróbuje przerwać cofko od Salamiego, no, a nawet go zabić, proszę. Milio wydawać mi się mogło, że nic nie robi, a tutaj poskromiła Salamiego. No i panie i panowie, niespodzianka ta stanie się faktem. Sceptico przyniesie zwycięstwo swojemu zespołowi. To był kapitalny występ od toplanera drużyny Europe Savior Cup. A back to the game z brazylijskim wynikiem, ponieważ 7-1 w tablicy wyników. Wciąż pierwsze miejsce, ale to będzie gorzka pigułka, którą będą musieli przełknąć.